Witam wszystkich w kolejnym odcinku Kwasogrania. Zapraszam na kolejne zmagania ŁKS Łódź. Jak zwykle zaczniemy od treningu młodzieży. Zostawiamy tych samych młodzieżowców, wrzucamy trening, statystyki rosną, a zarząd się cieszy. Przechodzimy dalej, zobaczymy za chwilkę sobie, jakich piłkarzy wyszukała nasza siatka skautów, ze względu na to, że no, odrzucimy od razu ofertę za Klimczaka. Jak widzicie, czas transferowy powoli się kończy, tak? Już patrzymy sobie, kogo nam wyszukał. Pamiętaliście z ostatniego odcinka, że jestem ciekaw tego Adri Lopeza, jaka jest za niego kwota, czy chcieliby kogoś wymienić, ale już patrzymy, czy zdążymy. 6 dni. Raz, dwa. Nie ma szans, tak? Więc zaatakujemy tego Adri Lopeza na pewno za chwileczkę i zobaczymy, jak to wygląda na innych pozycjach. 5 dni Travers. Tak samo nie. Dość ciekawy bramkarz. Mogę się jemu przyglądnąć. Jest to, wydaje mi się, dość solidny bramkarz, 30-letni. Jest też Dillon Phillips. Bardzo fajnie wygląda i może spróbujemy jego zakupić. Dodamy sobie go do listy życzeń i dodamy sobie do listy życzeń, chyba że jeszcze nie dodawałem. No na pewno na tych dwóch bramkarzy będę patrzył za chwileczkę i spróbuję zaoferować im jakiś kontrakt, wykupić ich z klubu. Jest tutaj Holmes Dennis. Ciekawy zawodnik na lewą stronę. Myślę, że wtedy Bogusz mógłby spokojnie odejść, gdyby został pozyskany. Patrzę jeszcze, czy jakiś tutaj piłkarz na lewą, prawą stronę, bo środek obrony na razie jestem zadowolony. Tutaj na lewą obronę mógłby pójść ten zawodnik. Bardzo wysoka pensja i tutaj widzę, że tego nie przeskoczę, bo tak jak mówiłem, chciałbym tam do 4000 ściągać piłkarzy, z tego co pamiętam, a może 4,5 to będzie taka granica, ponieważ no, jesteśmy w nowym sezonie, więc podnieśmy tą wartość pensji do 4,5. Ja jeszcze tylko podejrzę, jakie mamy kontrakty. O ile dobrze pamiętam, właśnie w tych granicach mamy finanse 3000, 4000, tak, 4000, jasne, więc 4,5, myślę, że jeżeli by byli skłonni przejść, jak najbardziej wtedy zaproponujemy im. I jeszcze raz wracam do tych transferów, tutaj patrzymy jeszcze raz na tych obrońców. Sylvan Sidler, nie, też ciekawe, ale chyba został w tym sezonie dopiero pozyskany. Villa. Dobra, jeszcze rzeczywiście sobie rzucę okiem, bo to już wyszedłem, ale rzucę okiem jeszcze na pomocników. Ten jest Adria Lopez. On jest dodany, nie, dodajemy go do listy życzeń i na pewno za chwilkę spróbuję zaproponować kontrakt. Harry Wilson. Bardzo ciekawie wygląda. Z Liverpoolu, no na pewno jego pensja nie będzie mała, dlatego omijamy go szerokim łukiem. Teraz Romańczuk. Grup, też ciekawy zawodnik. Pensja za duża niestety. Szpoch. Spróbujemy tego klubsia, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Choć wolałbym kogoś na lewą stronę, bo ten Delek wydaje mi się, że jest ok. No i napastnicy przejrzę sobie na szybko, ale na razie nie jestem zainteresowany, chyba że rzeczywiście jakaś mega perła by się trafiła, ale nie widzę nikogo na temat takiego. Przejdziemy jeszcze przez listę transferową, zobaczymy jeszcze raz szybko bramkarzy. Wiem, że w ostatnim odcinku robiliśmy to samo, ale no, malarz na razie się spisuje dobrze, ale różnie może być i wolałbym postawić na doświadczonego bramkarza, który zapewni nam jakąś stabilność z przodu i może nie będzie przekraczał
30 lat, tak? Może 31 maksymalnie, ale nie chciałbym kupić 37-latka albo 40-latka kolejnego, bo mogłoby się okazać, że po sezonie nie miałby kto bronić. Tutaj Greg jeszcze wygląda ciekawie. Jego nazwisko jest dość ciekawie, no ale już widzę, że pensja nas tutaj by zabiła. Popatrzymy jeszcze na zawodników wolnych, tak? Może akurat będzie ktoś ciekawy. 35 lat, 30, no nie wygląda to najlepiej. Dużo zawodników z Indii jest wolnych. Prawy pomocnik z Kolumbii. No dobra, no zobaczymy jak to wygląda. Przejdziemy w takim razie do transferów. Spróbujemy pozyskać do danych przed chwilą piłkarzy. Może zaczniemy od... No, tu ten Philips wygląda lepiej. Czy mamy jakieś pojęcie? Nie. Spróbujemy, zaproponujmy kupno. Wymianę za piłkarza. Zobaczymy, czy może akurat będą chcieli jakiegoś piłkarza. Wymiana piłkarza. Kogo możemy im dać? Skrzydłowych. Tonewa. Może Tonewa. Czekaliśmy pomocnika, obrońcy lub napastnika. Inna pozycja. Zobaczymy w napastnikach. Kogo my tu mamy? Sekulskiego, pomocnicy. Mamy Lorenza, mamy Ratajczyka, Sójkę, Trąbkę. Lorenza. Może tego Lorenza? Spróbujemy. Ok, nie pasuje im. Inną pozycję. Boczni obrońcy. Mamy Bogusza. Grzesika. No musielibyśmy wtedy na Sito pozyskać obrońcę, tak? Ale spróbujmy. Ha, niestety, dobra. Inną pozycję, napastnicy. Kurczę, no wolałbym, żeby ten Sekulski został, żeby grał, no ale najwyżej Mazur będzie grał razem z Wosztyńskim lub Tomczykiem Listem. No niestety. Okej. Więc musimy mieć jakąś kwotę za piłkarza, bo niestety nie chcą się zgodzić na transfer wymienny. Próbujmy tak. Ajajajajaj. Czyli jednak troszkę jest więcej warty. Dobra. Bardzo fajnie. Szkoda, szkoda. Mamy tego Klubsia. Kurczę, no nie wiem, czy jest sens go teraz, bo on tam 1 700 000 kosztował. Bardziej mi zależało na lewej stronie jak coś. No zobaczymy. Czy go kupić, czy nie? Kurczę, no zastanawiam się. Mamy trochę tych pomocników. Musielibyśmy kogoś wystawić na sprzedaż. Ma 19 lat. No, wygląda całkiem obiecująco. No dobra, spróbujmy go kupić. Zobaczymy, ile będzie chciał. Najwyżej wystawimy Lorenza do sprzedaży.
5 lat, bardzo fajnie. Okej. I wynagrodzenie. Spróbujmy dać 2000. Zobaczymy, co on powie na to. Uczciwa, super. 5 lat, 2000 pozyskany. I Sandomierski tak samo. No nic, chyba w tym sezonie nie, w tym okienku nie uda nam się pozyskać bramkarza. Jest to kolejne okienko, które okej, to jest na zgrupowaniu kadry. Od razu pozyskaliśmy zawodnika, więc wystawimy sobie też zawodnika na sprzedaż. Musimy dbać troszkę, jest bardzo dużo tych pomocników. Trąbkę, albo trąbkę, on jest młody, damy go do wypożyczenia. Adamczyk, dodaj do listy wypożyczeń. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy, a jeszcze Lorenza spróbujemy wrzucić do. A jest z listy. Jest na liście wypożyczeń, dobra. O co nas prosi? Dzięki trenerze, wypożyczenie. Super. Rozważę prośbę Tomczyka. No i tak, mamy nowego zawodnika na pomocy. Tomczyk może rzeczywiście zacznie z listem. Zamiast Ratajczyka wrzucimy Gamesa. Zobaczymy, jak on będzie się tutaj sprawdzał i wejdzie na pewno w drugiej połowie. Wiśniewski jest trochę zły, ale kurczę, wydaje mi się, że dopiero będę mógł go wprowadzić, jak będę go chciał, nawet nie tyle mógł, jak będzie mecz pucharowy. Jeszcze tutaj widzę, że nie jest ustalony. Dobra, zapraszam w takim razie Was na mecz ze Śląskiem Wrocław. Mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty. Koniec okienka transferowego, jesteśmy już po meczu ze Śląskiem Wrocław, kolejny remis. Games podobał mi się w tym meczu, straciliśmy bramkę po błędzie indywidualnym, podanie z autu do obrońcy, gdzieś tam strata piłki, wyprzedzenie naszego obrońcy, no i oczywiście Malarz, no nie mogę go tu winić, nie miał za dużo do powiedzenia. Jesteśmy przed ostatnimi godzinami okienka transferowego, kolejny punkt wywalczony. Przejdziemy sobie przez to okienko transferowe. Może akurat któregoś z naszych zawodników będzie chciał jakiś klub wypożyczyć lub kupić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja na ten moment, no, oferta za Lorenza. Bardzo dobrze. Transfer. Niech i tak będzie. Nie gra u nas za dużo. Zawolskiego wycofana. Bardzo dobrze. Nie gra u nas za dużo, więc myślę, że to 220 tysięcy się przyda. Oferta za Domingueza. Odrzucamy. Nie chcę, żeby Dominguez odchodził, bo jednak wskoczył do pierwszego składu i na razie podoba mi się jego gra.
Kolejne okienko i kolejny raz nie pozyskałem bramkarza. Wypożyczenie Michał Trąbka. Bardzo dobrze. Niech go wypożyczają na rok. Niech się ogrywa. Super. Rzadko wychodzi. Myślę, że pomoże mu to na pewno w rozwoju. Pęk i po okienku transferowym. Szybkie spojrzenie na tabelę, jak to wygląda na ten moment. 11 pozycja, 8 punktów natargane. No nie jest to za wiele, ale jak zobaczycie, jest 5 remisów, jedna porażka i jedno zwycięstwo, więc na razie chyba w remisach jesteśmy liderami na ten moment. Fajnie, jakby te 5 rejsów było zamienione na 5 zwycięstw, ale to jest dopiero początek sezonu i jak widać obrona się poprawiła. Bramek straconych 5, 6 strzelonych, też nie za dużo, ale jak widzimy po innych zespołach mają i tutaj Wisła 12 straconych i Śląsk 11, Zagłębie 11, 13, jak i mają straciła 18, Korona Kielce, więc można powiedzieć, że obronę mamy dobrą, bo chyba straciliśmy najmniej bramek na ten moment. No Pogoń Szczecin ma tak samo straconych 6, no tutaj 5 mamy, jedna bramka różnicy, więc wydaje mi się, że ogólnie in plus jest zmiana w okresie Łódź. Fakt faktem, no pozycja nie jest zadowalająca, ale tak jak mówiłem, to jest 7 mecz, poczekajmy do końca sezonu. Mam nadzieję, że będziemy gdzieś tutaj. Zobaczymy. A ja zapraszam Was za chwilkę na kolejny mecz. Puścimy sobie tylko oczywiście młodych na trening, no bo młodzi trenować muszą. Mazurowie muszą te statystyki gdzieś tam lecieć w górę. Za niedługo sobie zmienimy rzeczy, które oni trenują i zobaczymy, jak daleko tutaj raport juniorów dostępny. Zaraz ich jeszcze przejrzę. Jak to wygląda. Dużo mamy tych HPO, jest jakiś PP Kamiński. No dobrze, jego zostawimy. Bardzo fajnie to wygląda na ten moment. A, no i Tavaresa. Zobaczymy, po ile był bramkarz. 1 300 000, 9 300. No, nieosiągalny, tak? Dla nas nieosiągalny. Ale tutaj jakiś bardzo fajny, widzę, napastnik. Siła strzału, no wygląda ciekawie, może coś z tego będzie później, tak? Pan Tomczyk, dziękuję. Oczywiście, Paweł Tomczyk, dziękuję. Tylko tak dalej, no imponujący występ to nie był, bo niestety no, zdobyta bramka, ale jakby nie było wygranej, nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Już patrzymy, co tu się dzieje. Adrian Lopez nie kryje już tajemnic. 300 750. No to ciekawe. Aha, oni mieli za krótką ławkę. No on by był super piłkarzem do pozyskania, już pamiętam. I Holmes 585. No to będzie zawodnik następny po transferze, który na pewno będę chciał. Szczerze, i Adamczyk zainteresowany jak najbardziej. Tomasz Adamczyk niech przejdzie na wypożyczenie do Ligi Rumuńskiej, a my za chwilkę zmierzymy się z Arką Gdynia.